Szanowni Państwo, rosnące koszty produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 czy starzejąca się infrastruktura to czynniki, które sprawiają, że wiele państw europejskich podejmuje się transformacji własnego sektora energii. Także przed Polską, jako krajem wysoko uzależnionym od produkcji energii z paliw kopalnych, stoi szczególne wyzwanie. Przeprowadzenie transformacji sprawiedliwie i przy zachowaniu konkurencyjności krajowej gospodarki. Dlaczego nas w KGHM ta sprawa szczególnie interesuje? Posłużę się jedną liczbą, aby odpowiedzieć na to pytanie. Nasze zakłady zużywają około 3 terawattogodziny energii elektrycznej. Jesteśmy na drugim miejscu w Polsce wśród wszystkich konsumentów. To oznacza, że odpowiedzialnym zadaniem każdego zarządzającego firmą jest zapewnienie stabilnych dostaw taniej energii elektrycznej i ja takie zadanie postawiłem przed sobą i zarządem spółki. To nasza biznesowa racja stanu. O tym, że inwestycje we własne źródła nisko- lub zeroemisyjne to dla nas temat absolutnie priorytetowy, świadczy fakt, że dla naszej strategii 4E – elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł – dodaliśmy piąty filar – energia. A kilka miesięcy temu przyjęliśmy politykę klimatyczną KGHM. Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła energii elektrycznej, stawiając na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że transformacja energetyczna może być o wiele trudniejsza bez istotnego wkładu energetyki jądrowej. Jesteśmy jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który nie dysponuje jeszcze energią atomową. Dlatego naszą odpowiedzią na pełną dekarbonizację spółki są reaktory jądrowe w technologii SMR. A rynek ten na świecie rozwija się błyskawicznie. Według raportu opublikowanego przez Allied Market Research globalny rynek małych reaktorów modułowych w 2020 roku był wyceniany na 3,5 miliarda dolarów. Zaś przewiduje się, że do 2030 roku osiągnie pułap blisko 20 miliardów dolarów. Energetyka jądrowa to sprawdzone i bezpieczne źródło energii elektrycznej. Nie jest to tylko nasza opinia. Jak czytamy w najbardziej prestiżowym chyba piśmie naukowym na świecie Science, dla świata stojącego w obliczu egzystencjonalnego zagrożenia globalnym ociepleniem, energia jądrowa wydaje się być kołem ratunkowym. Zaś raport opublikowany przez Financial Times głosi, że małe reaktory modułowe to przyszłość energetyki jądrowej. Jesteśmy przekonani, że energetyka jądrowa to jedyny logiczny sposób na rozwój przemysłu w Europie w oparciu o czystą energię i pewność jej dostaw. Dlatego KGHM z firmą NewScale podpisał historyczną umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych w Polsce. To bezprecedensowy projekt nie tylko w skali polskiej energetyki, ale także europejskiej. Ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą dobitnie pokazały nam, jak ważna jest dywersyfikacja i rozwój własnych oraz stabilnych źródeł energii. Wiele państw na świecie przekonuje się, że energetyka jądrowa to właściwy kierunek. A wpisanie przez Komisję Europejską źródeł jądrowych do swojej taksonomii udowadnia, że jej znaczenie jest coraz powszechniej dostrzegane. Jest to zgodne ze stanowiskami organizacji międzynarodowych, takich jak Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które uznają emisje CO2 z elektrowni jądrowych w całym ich cyklu życia za porównywalne z tymi z odnawialnych źródeł energii. Szanowni Państwo, czy możemy osiągnąć neutralność klimatyczną bez energii jądrowej? Jakie perspektywy otwiera technologia SMR przed biznesem? Czy energetyka jądrowa jest bezpieczna? Przed nami pierwsza z debat dotyczących energetyki jądrowej w Polsce, zainicjowana przez KGHM. Zapraszam do obejrzenia relacji. Energetyka jądrowa na świecie bazuje na reaktorach lekkowodnych i taki reaktor KGHM planuje budować. Są bardzo sprawdzoną technologią. Ona zapewniła rozwój przemysłowy w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Przeżywała swoje wielkie dni po kryzysie naftowym w 70-tych latach. Francuska energetyka jądrowa wówczas powstała. Także jest to bardzo sprawdzona technologia i w nowym opakowaniu, w nowym rozwiązaniu, gdzie reaktory są bez pomp, są mniejsze, są
mają swoją własną, każdy ma swoją własną budowę bezpieczeństwa. Wydaje się, że to bardzo obiecujące rozwiązanie może kroczyć do nas i stąd zainteresowanie KGHM tym rozwiązaniem. Korzyści z energetyki jądrowej, szczególnie mówię w kontekście oczywiście KGHM i kontekst tej decyzji, która została podjęta w zeszłym roku, powód był następujący. Szukaliśmy bezpiecznego, stabilnego źródła energii, no i z tego punktu widzenia energia jądrowa, mówimy teraz o SMR-ach, jest korzystna. Co do potencjalnych wad, jeśli tak można powiedzieć, to bym powiedział tak, jeżeli dbamy o bezpieczeństwo i o procedury związane oczywiście z projektowaniem, licencjonowaniem, budową i potem oczywiście użytkowaniem, to tak naprawdę jest to bardzo bezpieczne źródło energii. Powiedziałbym tak, odnośnie bezpieczeństwa, to tu jednak bym zakwalifikował ten temat stabilności. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że podobny jest koszt budowy 1 MW. W przypadku OZE, mówię, to mam na myśli akurat farmy wiatrowe, w stosunku do atomu, ale zwróćmy uwagę, że tutaj mówimy o wykorzystaniu prawie 100% versus, jeśli chodzi o OZE, to ten procent jest 50 czy 60%. Tak? I tutaj to jest ta różnica, powiedziałbym, zasadnicza, bo nie mamy takiego zwrotu i też zwróćmy uwagę, że koszt paliwa tu mamy na poziomie kilkuprocentowym, a w stosunku do budowy farm wiatrowych. Małe reaktory generalnie to jest pojęcie o charakterze modowym. To znaczy small modular reactor, ale tak naprawdę to nic nie mówi o tym, co to jest. I te poszczególne słowa tak naprawdę niekoniecznie znaczą to, co je rozumiemy. To są reaktory przede wszystkim, które są małe w sensie mocy. Oznacza to też, że one są w sensie capexu tańsze niż duże reaktory. Różnica jest moc. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mówi, że małe reaktory to są reaktory do 300 MW mocy elektrycznej, a powyżej tego to są średnie, a powyżej 1000 to są już te duże. W tej chwili większość dużych elektrowni, dużych reaktorów to są reaktory, które mają co najmniej 1000 MW na blok mocy elektrycznej, co przekłada się na mniej więcej 3 MW mocy termicznej. Natomiast małe reaktory to są te do 300. W Polsce w tej chwili mamy dwóch kandydatów do przyszłego wdrożenia. To jest firma GE Hitachi, która dysponuje 300-megawatowym reaktorem i firma NuScale, która ma 77-megawatowy reaktor. Małe reaktory, tak naprawdę te małe, to się teraz nazywa mikro, to są reaktory, których moc termiczna jest rzędu kilkunastu megawatów mocy termicznej. Ale najważniejsze w tej różnicy to są koszty. Dlatego, że te duże reaktory, którym się rozwinęła, które poszła energetyka, zwłaszcza ta profesjonalna, to są koszty jednostkowe liczące w miliardach. Natomiast w SMR-ach to są już tylko setki milionów dolarów oczywiście. Wszystko zależy, co tak naprawdę w koszty energii jeszcze wrzucimy. Jeśli byśmy nie wrzucali na przykład w koszty wytwarzania energii, kosztów chociażby emisji, to wtedy nie da się ukryć, najtańszy jest węgiel brunatny. I to jest brutalna prawda. Jeśli wrzucamy teraz to koszty emisji, to oczywiście w zależności od tego, jakie te koszty emisji są, węgiel brunatny emituje najwięcej dwutlenku węgla na megawattogodzinę, te ceny, te koszty rosną. Energetyka jądrowa nie emituje dwutlenku węgla i oczywiście pytanie teraz jest o to porównanie między energetyką jądrową a energetyką odnawialną, tak zwaną, to trzeba by uczciwie policzyć wszystkie koszty, które w to wchodzą. Energetyka jądrowa jest stabilna, dostarcza prąd praktycznie 24/7. Nie? Energetyka wiatrowa, jak powieje, energetyka słoneczna, jak jest dzień, najlepiej jak jest jeszcze dużo słońca. Jeśli teraz wrzuci pan w koszty energetyki odnawialnej, tej niestabilnej, kwestię podtrzymania stabilności, kwestię zabezpieczenia tej stabilności, te koszty bardzo szybko rosną. Te koszty bardzo szybko rosną. No niestety mamy tak, że często zapomina się o subsydiach, zapomina się o tych dodatkowych dofinansowaniach i mówi się, że energetyka jądrowa jest bardzo droga. Ja mogę tu podać taki przykład króciutki, mianowicie to ze Stanów Zjednoczonych. Otóż policzono tam, że energetyka jądrowa, to dane są do 2015 roku, energetyka jądrowa, koszty subsydiowania, bo to też było subsydiowanie energetyki jądrowej, przez prawie 60 lat
były mniejsze niż energetyki odnawialnej przez 8 lat. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę. Energetyka odnawialna wcale nie jest tania, ale cieszy się większym zaufaniem i popularnością, nad czym na pewno osoby, które chciałyby wdrożyć energetykę jądrową, muszą pracować. Korzyści gospodarcze dla Polski wynikające z inwestycji w energię jądrową można rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze, jeżeli mówimy o korzyściach w skali makro i długoterminowych, oczywiście jest to bezpieczeństwo energetyczne w erze transformacji energetycznej, która nadchodzi i która jest nieuchronna. Ze względu na zobowiązania klimatyczne, takie jak pakiet Fit for 55 w przeciągu najbliższych kilku lat, czy neutralność klimatyczna, którą celuje Unia do 2050 roku, musimy dekarbonizować nasz miks elektroenergetyczny, w którym dzisiaj około 70% stanowi węgiel. Żeby zapewnić stabilność systemu elektroenergetycznego poza odnawialnymi źródłami energii, jest tu konieczna energetyka jądrowa, która przy okazji, jak nam pokazały ostatnie czasy, ma tą zaletę, że paliwa jądrowe są dużo bardziej zdywersyfikowane, jeśli chodzi o kierunki możliwego importu, bo Rosja to jest tylko kilka procent światowego eksportu paliwa jądrowego. Poza tym paliwo jądrowe w ostatecznym koszcie energii stanowi tylko około kilkunastu procent finalnego kosztu energii, więc jest znacznie bardziej odporny na wahania cenowe niż w przypadku gazu, dla przykładu, dla którego jest to 70-80% energii. Jeżeli chodzi o korzyści już bardziej namacalne, no to jest to inwestycja, która się zwróci. Po pierwsze, z tych 200 miliardów, które mniej więcej kosztować będzie 6 bloków, około 50-70% inwestycji będzie możliwe do wykonania tu na miejscu, naszymi polskimi firmami, i będzie możliwość rozwoju kadr, będzie możliwość rozwoju naszych przedsiębiorstw i firm, także później także móc świadczyć usługi dla innych krajów przy innych inwestycjach. I należy też wspomnieć o tym, że duża energetyka jądrowa to są po prostu miejsca pracy, które będą tu na miejscu. Kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy przy budowie bloków jądrowych i kilka tysięcy miejsc pracy przy ich obsłudze już na stałe, co będzie istotne, zwłaszcza jeżeli mówimy o wyłączaniu na przykład elektrowni na węgiel brunatny w Wołchatowie, bo jeżeli na przykład tam postawimy elektrownię jądrową, no to w pewnym stopniu zastąpimy te miejsca pracy, które utracimy na skutek likwidacji tamtejszej elektrowni na węgiel brunatny. Jeżeli chodzi o SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe dla kontrolu, to przede wszystkim jest to szansa na tani prąd dla przedsiębiorstw, takich jak właśnie KGHM, który chce zainwestować, bardziej odporny na wahania cenowe. No i oczywiście też odciążenie naszego systemu elektroenergetycznego, no bo skoro przedsiębiorstwa te będą miały własne zasilanie, no nie będą mniej potrzebować z ogólnokrajowej puli energii, która będzie dostarczana. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, narosło tutaj dużo mitów, natomiast należy pamiętać o tym, że energetyka jądrowa, po pierwsze, ślad węglowy jest na podobnym poziomie, co ślad węglowy w przypadku, czyli w samym cyklu produkcji, łącznie odbudowy po likwidację, jest podobny jak wiatraków i niższy niż na przykład paneli fotowoltaicznych. Po drugie, jest to technologia bezpieczna. Po trzecie, co jest też bardzo istotne, no dzisiaj mamy, te odpady są odpowiednio składowane i duża część z nich jest możliwa do recyklingu. Coraz bardziej się to posuwa, jest tak naprawdę, że możemy odzyskiwać te odpady, które już wykorzystaliśmy, i znowu z nich pozyskiwać energię, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. No, tutaj tak naprawdę energetyka jądrowa ma bardzo wiele zalet, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a bardzo niewiele wad, no chyba że lubimy fikcję pokroju seriali Czarnobyl.